Ezechiel prorokuje przeciwko władcy Tyru i obnaża głupotę, jaką ten popełnia. Na czym ona polega? Na tym, że próbuje równać się z Bogiem. To jest najgłupsza rzecz, jaką może zrobić człowiek. Nie tylko dlatego, że po prostu jest głupia, bo nikt przecież nie jest wszechmogący, nikt nie jest stworzycielem świata, nikt nie jest kimś, kto jest w stanie ogarnąć świat swoją opatrznością poza Bogiem samym. I próba równania się z Bogiem zawsze jest skazana na niepowodzenie. Ale to jest głupie też dlatego, że przekreślamy wówczas, kiedy taką postawę przyjmujemy, przekreślamy wówczas zaszczyt, jaki nas spotkał. Jesteśmy Bożym stworzeniem. I to nie jest umniejszenie nas, ale to jest powód do naszej dumy, do naszej chluby. Możemy tym się cieszyć. Oto jako ktoś bardzo mały, ktoś w porównaniu z Bogiem naprawdę wręcz niewidzialny, ktoś, kto nie ma szans się z Nim równać, mimo tego, że jest tak mały, jest zaproszony do tego, żeby z Bogiem współdziałać. Panu Bogu podoba się działać w świecie przeze mnie, mimo iż tak bardzo go nie przypominam, mimo iż taka dzieli mnie od niego odległość, wręcz przepaść. A on jednak chce, żeby konkretne dobro w świecie pojawiło się właśnie przeze mnie. Chce, żeby on sam był widzialny dla świata przez moje słowo i postępowanie. Chcę, żeby ludzie mogli Jego poznawać przez to, że ja będę odzwierciedlał Jego piękno, Jego miłość i dobro. To jest wywyższenie. Jesteśmy stworzeniem i tego nic nie zmieni. Możemy udawać, że jesteśmy od Boga niezależni i skazywać się na ten grzech bycia jak Bóg i na głupotę udawania Boga, albo możemy ucieszyć się tym, że Pan naprawdę nas wywyższa przez to, że pozwala nam działać w swoje imię. I możemy być kimś, kto działa jako jego reprezentant. Doświadczyć największego wywyższenia, jakie jest przewidziane dla stworzenia. To jest nasza droga i to jest nasza mądrość. Zostać małym, a jednak wywyższonym przez Boga, a nie starać się być wielkim i uniżyć Boga. Dzisiaj Jezus mówi niezwykle wyraźnie, może szczególnie do tych, którzy mają tendencję niedosłyszenia albo interpretowania po swojemu. Mówi bardzo wyraźnie, człowiek sam siebie nie może zbawić. Nie może człowiek zbawić sam siebie. U Boga natomiast wszystko jest możliwe. Wszystko. No, dzisiaj też pada takie stwierdzenie, że bogaty z trudem wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I wydaje nam się, że w związku z tym trzeba jeszcze się wysilić, że właśnie z trudem wejdę. Ale w tym kontekście dalszych słów, że dla Boga wszystko jest możliwe, można by było to zinterpretować inaczej i powiedzieć: Bóg może z trudem, ale zbawi nawet tego, kto pokłada nadzieję w swoich bogactwach. Nawet tego, chociaż z jakimś trudem, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg potrafi uczynić wszystko, nawet zbawić bogatego. Nawet zbawić tego, kto myśli, że sam się zbawi. Jak my często jesteśmy na granicy takiej postawy prometejskiej, w której sami siebie zbawiamy, którzy w takiej postawy, w której sami sobie wyprodukowaliśmy ogień i dzięki temu sami siebie do nieba wprowadzimy. Już Bóg de facto w takiej postawie jest nam po prostu niepotrzebny, bo w bramie nieba wykażemy się wszystkimi odpowiednimi legitymacjami i bogactwami i po prostu Bóg nie będzie miał wyjścia, będzie musiał nas wpuścić, tacy będziemy doskonali. Może dzisiaj każdy z nas powinien zrobić sobie rachunek sumienia, czy przypadkiem właśnie takiej prometejskiej postawie nie hołduje w swoim życiu i nie zapomina jednocześnie o Bogu, który jako jedyny jest zbawcą i może zbawić każdego.